Witajcie moi drodzy, w tym filmiku będzie szybka, krótka recenzja książki zatytułowanej Zemsta Saddama Husajna. Napisał książkę pan Gérard de Villiers, chyba jakiś Francuz albo ktoś, kto ma takie francuskie dane osobowe. No i powiem tak, no, w 91 roku ta książka została wydana. I w tym czasie taka była słynna u nas seria harlekinów. Powiem wam, że wiele tych harlekinów to mądrzejsza i lepsza do czytania była niż ta książka. No. To jest niby powieść szpiegowska. To jest taka ni to wzorowana na Jamesie Bondzie, ni to parodia. Jest sobie jakiś tam austriacki książę Malko. I Amerykanie no nie mają u siebie nikogo lepszego, jego zrobili tam szpiegiem numer jeden. No i chłop słynie z tego, że żadnej babie nie przepuści, czy to księżniczce, czy policjantce, urzędniczce, a nawet prostytutce, tak? No ktoś powie, prostytutka to jej zawód. Ale tu jest tak, że prostytutki nawet jemu płacą za to, żeby, prawda, z nimi robił to i owo, bo taki jest dobry w te klocki. No mówię wam, no bzdury takie, że się w parę nie mieści. No. I jak się czyta, to tak jak kiedyś był taki film Drużyna, tak, że oni strzelali, tam wróg padał seryjnie, a ich tam się kule nie mały. No i tu jest podobnie. Terroryści są arabscy terroryści są źli i tak dalej, udają aniołów, no, ale są bezwzględni, ale jeszcze lepszy jest ten książę, agent, szpieg amerykański, jego tam dwóch pomocników amerykańskich. No i po prostu banieroki do kwadratu. Książki tej bym w życiu nie kupił. No ktoś mi obdarował to taką książką, no bo ludzie w rodzinie czy tam znajomi tam wiedzą, że lubię czytać i tam nieraz dostaję takie zestawy różnych książek, jak ktoś już tam przeczytał i nie wie co z nimi zrobić. No to jest jedna z tych właśnie, gdzie się odnalazła niechcący. I sobie przeczytałem, no po prostu, no ale to tak głupia, że aż śmieszna, że się czyta jak komedia, no więc jak ktoś by tam miał w zasięgu ręki, żeby wypożyczyć, to można. To można tam jeden wieczór, w jedno popołudnie, przedpołudnie, w jeden pobyt tam w WC nawet można wziąć i to przeczytać, bo takie banieruki, że się czyta od deski do deski, no. Nic mądrego, no ale to jakieś tam cienie historyczne, jakieś tam informacje tam można zrobić, no, zwłaszcza tam o Grecji, o Atenach, co tam się działo w tamtym czasie, a tam podejrzewam, że wiele lepiej dzisiaj nie jest. No, ale oczywiście o tym w telewizji się nie dowiemy i tak dalej. Chyba, że już tam trup będzie słał się gęsto, no ale to wtedy to inna historia. No i tyle o tej książce, kończę. Generalnie tam Nie wiem, czy bym polecił. No bo jak ktoś tam będzie miał pod ręką, a nie będzie miał nic lepszego do czytania, to można się za to wziąć, bo to się czyta się to po prostu momentalnie. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam, cześć.